Zmiana wybiegu. Ludzie, zobaczcie, sensacja. Mój Edenokur działa super. Pięknie, zobacz. I zmiana teraz jest na nowe zioła przechodzą. Króciutko pokazuję, jak to działa. Wielu ludzi pyta, będą sobie robić podobnie. Ale cieszę się, że uczę was nowej rzeczywistości i świadomości. O, zobaczcie, ktoś tam mówi, że góry nie jedzą zioła. O, zobacz, siemię lniane wszędzie zakwitło. Tu jest ostropes, tu są właśnie takie zioła. Siemię lniane ogromne ilości. Tu jest proso, tu jest amarantus. Tu są, o, zobacz, amarantus to są pełna grupa aminokwasów, wszystkie białka. Nie potrzebuje kura żadnego mięsa ani robala. Oczywiście nasiona, ale liście również skarmiają, bo cały czas jadają te liście, które odrastają. Zobacz, już kwiatki są w trakcie kwitnięcia. I tak kury odreagowują. Zobacz, jaka radość. No. Zmieniłem tylko wybieg, tamten będzie musiał tydzień odrosnąć. No. I również tu mają miejsca, gdzie są mogą grzebać ziemię. Kapitalnie na końcu mają również ogromne pyszczenie do grzebania. I tak kury odpoczywają. Zobacz, jak zjadają. Mają oczywiście pełne karmiki jedzenia, to nie są kury głodne. O, tak zupełnie. Zobacz, jak wcinają. I wiedzą, co mają wcinać. Pierwsze kolejności to, co lubią. Mają również tak smak, jak my ludzie. Gorzkie rzeczy stawiają na końcu. Zobacz. I tak kury tutaj doświadczamy takiego czegoś. To cieszy i to jest radość sercu, jak ta kura ma takie warunki. A nie w gnoju, po uszy, w własnych odchodach. O, i tu trawka doskonale rośnie przy takiej pogodzie. Pozdrawiam i zróbcie u siebie taki kurniczek. Wtedy masz czyste sumienie, że jest najlepszej jakości jajko. Zobacz, jaka to, jak one paszują to. Pozdrawiam wszystkich amatorów kurek. No, dzięki, hej. Zobacz, tutaj ma kura miejsca, gdzie wydźwiguje robala. Zobaczcie, z jakim uporem. O, jak wygrzybuje robala. Wszystko, co tam jest, nasionka, wszystkie ukowane. Przywódca stada kogut czuwa tu nad nimi. Zobacz. I te zioła wielkie, o, nogami przygniatają i wydźwigują te wielkie. Nawet do góry sięgają, zobaczcie. Do góry sięga, żeby złapać się koziu. I tu z uporem maniaka wydzierają. Zobacz, jak one drą. Nie byłoby nic. O, zobacz. A tak ocaliłem wszystkie moje drogocenne zioła. Pozdrawiamy. O. I tu zobacz, jak wydziubują. W spokoju, w ciszy. Tu są miejsca, gdzie jest ziemia. Wykopują. A tu wydziubują te zioła. I tak właśnie kury sobie chodzą. Szczęśliwe. Tu mają wszystko po prostu. Tu im niczego nie brakuje. I piasek w środku do kąpania. Ziemia, o, zobacz, jak wydziubują. Nawet te wysokie, zobaczcie. Czarnuszka pięknie wydziubują. Już kwitnąca. I to wszystko wydziubują kury. Pozdrawiam serdecznie i doświadczamy takich rzeczy. Dzielimy się z wami. Hej. No, tutaj zobaczcie. Wieczorny deserek dla moich kurek. Zastanawiają się, co to jest. O, pierwsza zje. Zobacz. I to jest deserek. Wtedy jajko ma B12 witaminę. Zobacz, jak tylko odkryją, co to jest. Ślimaki, wieczorny zbiór. To jest największe przekleństwo, które tutaj mam. 8 milionów kwiatów. Same straty przynoszą. Codziennie zbieram. Po 10 kg wiadrach w nocy drugiej. I kurą dzielę się z nimi. O, zobacz. I zaraz to zniknie, jak tylko odkryją, co to jest. Pokażemy zaraz te białe lekorny, czy też to będą konsumować. I tutaj były białe lekorny. Zastanawiają się, oglądają na razie kamerę. Oglądają ślimaki, jeszcze są nienauczone. I nauczymy je za chwilę i będą paszować. O, zobacz. Jeszcze nie chcą wcinać ślimaków, na razie przyglądają się. Jak poznają tylko smak, to zacznie się burza. Oglądamy. O, już posmakowały, zobacz. Ślimaki. Moje przekleństwo w ogrodzie. Straty codziennie ponoszę ogromne. Młode nasionka, wszystko zjedzone. Nie pomogą żadne środki. Nie pomoże opryskiwanie octem, niczym. I ślimaki mają pociechę, kończą. Kurki mają pociechę, jest taki ślimak. I zaraz znikną. Nauczę je i będą znowu kolejne stado będzie wcinać ślimaki. Zobaczcie. Zobaczcie, ślimaki, delicje dla moich kurek, o, już ślimaki znikają. I ślimaki po prostu znikają. No, są przerażone, na początku śluzem głowami otrząsają, nauczę je i mogą codziennie kilogramy spożywać. I to jest zupełnie dieta dla kurek. Tu mają wtedy jajko B12 i wtedy kura nie jest weganką. Zobacz, już się ślimaki kończą. O,
obcierają charakterystycznie dziobami i tak, które uwielbiają ślimaki. Pozdrawiam, nie masz co zrobić ze ślimakami. Jest ich teraz miliony, nie da się tego panować. Ponosi straty, zbieraj po nocy przy latarce. Teraz jeszcze wieczorem pozbierałem. W nocy mamy 20 kilo. Pozdrawiam, dziękuję, doświadczamy ciągle takich nowości. Zobacz, jak już odkryły, co to jest smak, poczuły ślimaków, znikają w oczach. Zobacz. I tak uzupełniamy dietę dla moich kurek. 20 kg ślimaków, jak zjedzą codziennie, to mają, będą mieć od razu młode kury, jeszcze nie niosą jajek, ale to jest uzupełnienie wieku dla młodego. Ta kurka ma dopiero 18 tygodni, a więc jeszcze 2 tygodnie. Pozdrawiam i tak doświadczamy na ślimakach i na naszych kurach. Ciągle się czegoś uczymy. Dzięki, hej.